Serdecznie witam na moim kanale. Ja jestem oczywiście, wiadomo kto, Mr. H. A ze mną jest oczywiście Rosso. Cześć, Rosso. Siemano. Generalnie tak. Nagrywamy War Thundera, ale trochę inaczej niż zawsze, ponieważ Rosso wpadł na ciekawy pomysł, że za każde czy rozbicie nasze osobiste, czy jak ktoś nas zniszczy, napijemy się, już wam pokazuję czego, czegoś takiego. Et voilà, mam nadzieję, że dobrze widać. Taki jest challenge. Jest to oczywiście brandy, gdyby ktoś się zastanawiał. To oczywiście brandy. A mnie osobiście może być trochę gorzej słychać, albowiem jest bardzo późno i muszę mówić takim półszeptem, ale mam nadzieję, że nawierzę wam podgłośnie. Bo kapusta czuwa. Będziecie mnie słuchać w takim, wiecie, sexy generalnie voice. Tyle lane, ale obstawiam, że to będzie tylko na jedną bitwę. Tak. Generalnie mamy 5 samolotów. Jeżeli 5 samolotów, znaczy nie będziemy pić całej szklanki, jak się rozbijemy, nie? Tylko takiego łyka sobie weźmiemy. Ja oczywiście mam to samo. Mam dosłownie tą samą brandy. W tym momencie pojawi wam się screen czy zdjęcie, chociaż teraz nie mogę go zrobić, ale zrobię wam jutro. Dobry start. Jesteśmy już po kilku takich szklaneczkach, także dodam. Ogólnie musieliśmy sprawdzić, czy działa. Dokładnie. Dobra. Tak, dobra. Ja jestem ready. Możesz zaczynać. Full Ford Focus. Także dobra, boj. Ciśniemy. Zręcznościowe bitwy powietrzne. Uderzyłem w twój mikrofon, bo w ogóle gdyby ktoś się zastanawiał, mam dwa mikrofony przed sobą. Jeden, na którym nagrywam wam i drugi, którym, do którego gadam, jeśli chodzi o Henia, nie? Dlatego jest taka rozbieżność dźwięku generalnie. Możecie sobie porównać u Henia, jak brzmi i jak u siebie brzmi. No, jednak u mnie jest taka nutka metaliczności, takiego posmaku metalu, jak Rosso do mnie mówi, a zobaczycie u niego na kanale, że metalu brak. Przynajmniej metali ciężkich. No, jest tylko trochę roku. Trochę. I trochę Roya, jeśli oglądaliście Alien Swarma ostatnio. If you know what I mean. Polecam. Będzie odnośnik. Dobra, czym lecisz? Ja biorę Ishaka, Izaka. Już za niedługo cały YouTube nam się zleci tutaj. Będzie co tagować. Oh, shit. Dobra. To ja biorę... A propos Izaka, to za niedługo pojawią się kolejne materiały. O kurde, mam 20 klatek. Niedobrze. To nic, mam nadzieję, że nie będzie źle. Przy następnym materiale ogarnę to. Jakoś przejdę. Jest. Ach, to zmaganie na klocku. Gdzie ty, kurde, jesteś? Nie wiem, ja jestem gdzieś... Tutaj jest. A, tam gdzieś jesteś. A, tam jesteś, dobra. Lecę do ciebie. A, czyli jest linia. My walczymy po prostu na nie. No dobra. Pasujemy. Generalnie oczywiście, jeśli chodzi o malowanie samolotów, no to bardzo patriotyczne. U mnie tak samo jak i u Rossa chyba. Tak, u mnie też tutaj widzicie szachownicę i oczywiście żok. Szkoda, że nie ma tego. Nie ma z pierwszej wojny światowej tego symbolu lotnictwa, bo do widzenia przypomina swastykę. Pewnie było zbyt kontrowersyjne. Nie tak. Kurczę, możecie wyczuć takie lekkie szarpnięcia, ale niestety... Go nie miga. Ustawienia mi trochę nie pasują. Także starałem się jakoś tak zoptymalizować, żeby było dobrze, ale niestety to mi się nie udało. Ale mam splita. W następnym odcinku, który będzie tym razem z czołgów, będzie dużo lepiej. No, gini mendo. Fuck. Skończyło mi się ammo. Strzelam z najmniej tragicznie. Ja też. Znaczy pozwoliłem trochę na ziemi, także jest git. Ale nic więcej. Teraz lecę na jakiegoś. Mam krytyka? U mnie będziecie widzieć, jak na ziemi się rozwala.
poradnik. Jak być bardzo użytecznym w War Thunder? Zresztą zaraz wam pokażę, że niszczenie jednostek niziemnych nie jest takim głupim pomysłem, bo co to jest dużo punktów. No. Tutaj jakiś samolot jest, tego spróbujemy zdjąć. O, to strzelanie do bunkra to jest idiotyczny pomysł. Mam za głośną grę, stanowczo mam za głośną. I amunicja się skończyła. Dobra, zbierzemy lot, żeby wyspieszyć. To drodzy widzowie, wasze widzowie, widzowie, wasze zdrowie. Aha, czyli Henio już się oczywiście... Ty, ale pijemy jak się ktokolwiek z nas rozbije, czy jak tylko osoba, która się rozbiła, pije? A masz dużo blendy? No dobra. Nie mam aż tak dużo. No ja w sumie... Mam ćwierć butelki. Generalnie byłem zbyt odważny i karabin maszynowy. Chciałem zaatakować duchem. O je. Udało się rozwalić jednego. Oczywiście mi to... Ale coś pokażę. Uszatkował. Paczta i uczta się. To jest generalnie Hurricane MK4. Ma fajne dwa działka, 40 mm na skrzydła. Powiem wam, jaki on mordor robi. Bajera. Ale mam strasznie głośno tę grę, więc praktycznie ciebie nie słyszę, czyś? To już sobie. Właśnie tak, bo nie mogę za bardzo. Zrób pauzę. A co my tu mamy? Co my tu mogę? No to możemy... Nie, tutaj nie możemy za bardzo. Tam jest... Ciekawe, czy latanie po alkoholu też jest zabronione. Tak, znaczy nie wiedziałem nigdzie na puszce, żeby było napisane piłeś, nie lataj, ale... No. Myślę, że pewnie w jakimś stopniu jest zabrane. Ej, no co, lecisz sobie samolotem i co? Zatrzymacie policja? No nie? To jest dobre, ty. No. Chyba. Idziemy na F4U, chociaż nie jesteśmy za wolni. Musimy walczyć. Jest jakiś japoński samolot chyba. Za chwilę odpadnę z towarzystwa, także muszę wziąć bombowiec, może tak szybko nie zginę. A, fuck. To... Ja jeszcze nie zginęłem. Nie, to już abstynent jesteś chyba. Ale zaliczyło mi zniszczenie samolotu, też chociaż tyle. Jest tu nikt, kto chce ze mną walczyć się, bo... Ole mi w ogóle przybliżyło samolot z tym. A cię poniosło? Ja jestem na froncie, ja walczę, jestem wojownikiem. Jestem... Generalnie mam chłopak, atakują mnie. Jestem DPS-em. I'm under attack. Jeszcze jakiś BB. Ja ci powiem, ciężko jest. No, u mnie też jest easy. Znaczy, mało co widzę tutaj, trochę te 30 klatek ledwo mnie przeraża, ale to nic. Przeżyję. Chyba. Kurde, mamy przeciek. Niedobrze. Aha. Leżymy. Dobra, klapy. Czyli jak wyląduję, to też muszę... Dobra, muszę się napić. Zdrowie. Oberwałem i to mocno. Dobra. Dobra, lecą bombki. 18 razy 250. O kurde. Biorę jaka. Pierwszy łyk za mną. O kurde. Pierwszy podczas tej nagrywki oczywiście. Co się zastanowią? Czy ja? Nie, będzie widać. Okej. Trafiłem całe nic, ale... Jak jest to mój najszybszy samolot, jaki posiadam? Koniec. A do tego... Dobra, udało się rozwalić. Rozwaliłem go tak, że bombowca. Weź mi z oko na tego Bibi, bo mnie tutaj ciągle goni, no.
Jestem 5 km od ciebie, także odbij do mnie to. O nie, bo ty jesteś dobra. Nie będę w stanie ci go pomóc zdjąć. Niestety. Mam nieprzytomnych chyba wszystkich strzelców w ogóle. Miałem się jak bronić, a on mnie ciągle goni i ostrzeliwuje. Ja walczyłem w ogóle przed chwilą z jakimś bombowcem, którego zdjąłem. Ale no niestety tak mnie dziabnął, że mam przeciek oleju, paliwa i jeszcze woda mi się butuje. Nie, też mam przeciek. Cudownie. Co ja tworzę? Mam wszystkiego w razie. For Mother Poland. Jak się, dobra. Jak się tego rakiety rzucało? Fuck. Nie, no nie mam. Chyba. Chyba. To może... Control? Nie, Alt? Nie, Shift. A spróbuj numeryczną, znaczy 1, 2, 3, coś albo F, 1, 2, 3. Dobra, zaraz zobaczę. Ty. Sekundkę, muszę wejść w kontrolsy. Co to jest? Szybko, szybko, szybko. To nie to, control spot, tu, weaponary. Reload gun, bla bla bla, open bomb, nie, large small, nie, additional, też nie, fire, open. Kurde, gdzie to jest? Ty siedzisz na górze teraz i zmieniasz kontrolsy, czy jak? Ło! Bo wygląda jakbyś u mnie siedział na zboczu góry i ten, i sobie kontrolsy nie, zmienił. Ja generalnie leciałem i sprawdzałem, jak tu się rakietami strzela, ale niestety nie. Nie wiem dalej. Wszystkie, stary mur, stary tego, stara szkoła, nacisnę wszystkie możliwe klawisze, jakie mam. Zobaczymy. Oj, podwozie wyciągnąłem, to na pewno ten 10. O, wygrałem. Wygraliśmy w czasie. No. To tylko jednego łyka wziąłem. Kurwa, ja 3, czy 4. Źle, a ty, ale muszę sprawdzić. Dobra, no to spoko, jeden. Teraz sobie zrobimy oczywiście przerwę, także dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Tak. Ja muszę sobie dostosować ustawienia jeszcze przy okazji, także to akurat. Widzimy się w kolejnych szerokości. Do usłyszenia. A żeby nie było dziwnie, to i ja skończę materiał i zapraszam was do materiału, który będzie poświęcony siłom naziemnym, czyli czołgi. Możliwe, że challenge powtórzymy, albo i nie. Zobaczymy. Co myślisz, Oso? Powtórzymy? Powtórzymy. Powtórzymy. W takim razie z mojej strony również wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Szerokości i bye.